nie być możliwy dla mieszkańców, bo musimy się też zastanowić nad strategią. Z jednej strony mówimy, że chcemy mieć rozwój gospodarczy, wielki rozwój gospodarczy, a z drugiej chcemy być zieloną gminą. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że te dwie funkcje da się pogodzić i tych funkcji nie będziemy się starać łączyć. Szukać będziemy oczywiście niż, gdzie można przemysł lokować, ale bardziej będziemy starać się współpracować z Powiatową Urzędem Pracy, żeby aktywizować nasze osoby bezrobotne, nasz potencjał gospodarczy w tym kierunku, żeby ewentualnie wydawał, płacił podatki. Natomiast jeżeli się da, tym przemyślem, to będę pracował poza granicami naszej gminy. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to na same drogi, nie wymieniłam ich wszystkich, bo
szkoły i przedszkola wyglądają teraz fajnie, ale to zostało zrobione za mojej kadencji. Zarówno wszystkie jednostki oświatowe w gminie, mogę to spokojnie powiedzieć, zostały termomodernizowane za moich czasów. Miejski Dom Kultury, Urząd, USC, to są wszystko środki zewnętrzne. I to nie jest, drodzy Państwo, opowiadanie na papierze, jak to wygląda, bo to jest absolutna, to jest absolutnie do sprawdzenia, do zobaczenia całe wzdłuż zbiornika ścieżki, tak? Z oświetleniem. To było robione z środków zewnętrznych, drodzy Państwo. Szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Ostatnia, czwarta część podsumowująca. Każdy z kandydatów będzie miał 4 minuty na swobodną wypowiedź. Oddaję głos panu Marcinowi. Zaczynamy po raz czwarty, trzeci. A kończę na raz. Szanowni Państwo, ja na samym początku swojej 4-minutowej wypowiedzi chciałem bardzo serdecznie Państwa przeprosić. To jest też troszkę moja wina, że tej dyskusji tak mało merytorycznie się Państwo przesłuchiwali i tej kuchni, która tutaj była. Moja wina, bo jako pierwszy przyjąłem zaproszenie na tę debatę, gdybym wiedział, że ona tak będzie. I to nie jest wina Państwa moderatorów, że w ten sposób i tutaj tym Mateusza też nie mam pretensji. W życiu bym się na niego zgłosił. Wiedząc, jak będzie wyglądać, jak mało merytoryczne, jaka to będzie debata. Natomiast przez szacunek do Państwa jestem tutaj i to jest ten element, który chciałbym rozwijać. Jeżeli mam możliwość swobodnej wypowiedzi, to tak. Ja wiem i mam świadomość, że gmina Blachownia dokonała ogromnego skoku w ostatnich latach. Nie analizuję, w jaki sposób kto się do tego przyczynił, bo nie jest to moją rolą. Natomiast też mam świadomość, że to jest dopiero początek drogi. Początek drogi, dobrej drogi rozwoju dla Blachowni. Ale co jest kluczowym takim elementem? No musi być burmistrz, który jest burmistrzem otwartym na ludzi, burmistrzem społecznikiem. Ja w swojej kampanii i w swoim programie zawsze mówiłem, że będę się starał być co 3 miesiące w każdym sołectwie i co 3 miesiące regularnie spotykać się z Państwem. Obiecuję też pełną transparentność decyzji podejmowanych przez urzędników i pełne konsultacje. Chcę wprowadzić uchwałę trybową, która precyzowałaby tryby przeprowadzania konsultacji, tak żebyście Państwo byli pełnym partnerem w stosunku do burmistrza i pełnym partnerem w stosunku do rady. Mówiono było tutaj wiele o rolowaniu długów, strategii, lokalnym programie rewitalizacji, ale to jest też element odbudowy pozytywnego wizerunku Blachowni. Proszę Państwa, ja w Katowicach pracując pytam się, z czego się kojarzy Blachownia z Dunajca. Ja nie kicham Pani Burmistrz, w żaden sposób nie mam tutaj pretensji do Pani czy do kogokolwiek, natomiast media zrobiły nam ogromną krzywdę i tam jesteśmy postrzegani jako gmina na Dunajca. Chcę postawić na kapitał społeczny, a także rozwiązywanie tych problemów drobnych, malutkich, te, które dotyczą mieszkańców. Chodząc po ulicach, spotykając się z Państwem, widziałem jeden słup w ulicy Sosnowej, który blokował na Ostrowach możliwość wjazdu na 150-metrową drogę dla straży pożarnej i kanalizacji. To naprawdę nie są duże środki, żeby takie problemy rozwiązywać. Kanalizacja ulicy Różanej 40 tysięcy, tak rozwiązujemy problem tamtej części dzielnicy. To są drobne rzeczy, które można załatwić bardzo szybko, natomiast tutaj trzeba być z Państwem, trzeba jednak po gminie chodzić, jak to robił świetny Pan Siedlisław Nowy, Edmund Kucz, czyli ci burmistrzowie, którzy rzeczywiście mocno działali. Chcę postawić na rozwój szkół, ale również szkół przede wszystkim peryferyjnych, bo wiemy, że kapitał finansowy idzie przede wszystkim na szkoły zlokalizowane w centrum, natomiast szkoły, które są perełkami tak edukacyjnymi, szkoła w Cisiu, dwójka, trójka są niedofinansowane, nie mają takiej ilości potencjału elektronicznego, komputerów, prawnic interaktywnych, nawet boisk dobrze wyremontowanych, żeby te dzieciaki mogły tam się rozwijać i tam ewentualnie spełniać w tych swoich lokalnych osiedlach, w lokalnych centrach swoje pasje sportowe, a także mogły działać. Chcę postawić na infrastrukturę, ale w ramach planów bardzo uczciwych przedstawionych Państwu, w jakiej perspektywie z budżetu gmina jest w stanie zrobić kanalizację na danej drodze, nawet jeżeli by to miało być z perspektywą 5 lat, to chcemy się otwarcie do tego przyznać, że gminy w tym momencie na to nie stać. Podobnie z nakładkami asfaltowymi i z drogami. No i chcę wprowadzić mocną partycypację społeczną, partycypację państwa jako tego najważniejszego kapitału, wyznacznika podejmowanych działań przez burmistrza. Mam do organu uchwałodawczy, jakim jest Rada, ale nie
wiemy z doświadczenia, jest tego mojego doświadczenia pracy w samorządzie, chociażby częstochowskim, na funkcji wiceprezydenta, że bez was nie możemy zrobić nic i bez was burmistrz jest nagi. Dziękuję bardzo. Wszystkich problemów.
związać się nie da, ponieważ no, gmina niestety była w sytuacji takiej, jakiej była, tak? Więc jakby trzeba było przygotować zarówno dokumentację projektową, trzeba było pozyskać środki, trzeba było przygotować plany. Szanowni Państwo, ja jestem bardzo otwarta na Państwa propozycje i myślę, że te 4 lata, które miałam przyjemność pełnić tą służbę dla Państwa, też jakby udowodniły, że Blachownia bardzo się zmieniła, bo sam fakt, że Państwa jest tutaj tyle. Szanowni Państwo, na poprzednich spotkaniach 4 lata temu było tylko 2 kandydatów. Zainteresowanie tym, co się dzieje w Blachowni, było niewielkie. Przez te 4 lata naprawdę poruszyliście Państwo swoje serca i staliście się współodpowiedzialni za tę gminę. I ja poniekąd myślę, że jest to również mój sukces, ponieważ no, zainteresowaliście się Państwo, interesujecie się tym, co tu się dzieje. W gminie naszej jest jeszcze bardzo dużo spraw do załatwienia i bardzo dużo problemów. Myślę, że ta następna kadencja będzie znacznie łatwiejsza, ponieważ te początki i te podwaliny już są. Szanowni Państwo, w gminie Blachownia jest bardzo dużo seniorów. Ja mam przyjemność z tymi seniorami się spotykać. Wiem też, jakie są ich potrzeby i myślę, że należałoby naprawdę otwarcie w stosunku do tych osób wyjść. One chcą się spotykać, chcą być aktywne i należy tutaj podejmować różne działania na rzecz tych seniorów. To jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ tu mamy społeczeństwo starzejące się. Szanowni Państwo, oświata. Też te 4 lata pokazały, że w oświacie zadziało się bardzo dużo. Musimy dalej iść do przodu. Szkoły muszą być dobrze wyposażone, nauczyciele muszą być dobrze wykształceni i dzieci te naprawdę muszą mieć bardzo dobre warunki do nauki. My wiemy, jak to zrobić, ponieważ wiemy, skąd pozyskać środki. I to, co mówiłam, Szanowni Państwo, mieszkania. Naprawdę, zainteresowanie mieszkaniem w gminie Blachownia jest bardzo dużo. My musimy przygotować całe strategię rozwoju budownictwa w gminie Blachownia, bo jeżeli tutaj będą ludzie mieszkać i będą tutaj pracować, to do gminy będą napływać podatki i my wtedy będziemy mieli możliwość realizować wszystkie inwestycje. I Szanowni Państwo, jeszcze na zakończenie jedna rzecz. Musimy dbać o zrównoważony rozwój gminy. Ja wiem, że niektóre sołectwa mówią, Pani Burmistrz, Pani to wszystko robi tutaj w centrum Blachowni i ta Blachownia tutaj w centrum się tak zmienia. Nie do końca tak jest, bo w sołectwach również się bardzo dużo zadziało, ale Szanowni Państwo, żebyśmy mieli pieniądze, to my musimy tutaj być w centrum atrakcyjni, żeby turyści chcieli do nas przyjechać i żeby inwestor również chciał inwestować swoje pieniądze. Dziękuję. Wszystko to jest zawarte w tym programie. I
dziękuję jeszcze raz. Dziękuję za te rozmowy, dziękuję za tę możliwość, że Państwo chcieliście z nami rozmawiać, że chcieliście zgłaszać swoje uwagi. I prosimy o głos 21. Bardzo serdecznie dziękuję. Jako osoba.